Dzień dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, nie nagrywałam nic w Turcji, pokażę Wam kilka dosłownie urywków, jak było na wakacjach, ale chciałam chyba odpocząć od wszystkiego. Nie dodawałam też zbyt wielu relacji, nie chodziłam z telefonem, telefon raczej całymi dniami albo leżał gdzieś w torebce. No i po prostu korzystaliśmy sobie tutaj z tych atrakcji. Jechaliśmy tutaj tak nastawieni, nie wiem, ja przynajmniej miałam taki, nie wiem czy uraz, po prostu nie podobało mi się w Bułgarii i bałam się troszkę, że tutaj będzie podobnie, ale jednak Turcja znacznie, znacznie bardziej jak dla mnie wygrywa, przede wszystkim pod względem jedzenia, nawet ludzi. To miałam wrażenie, że w Bułgarii to jak po prostu za karę nas tam wszystkich obsługują. A tu naprawdę wypoczęłam, złapaliśmy też trochę słoneczka, kręciliśmy się, a to basen, a to morze, więc dzieciaki przeszczęśliwe. Rano panie animatorki namalowały lifci serduszko na plaży, nad plaży i na twarzy i ciężko jest to teraz zmyć. Trochę nam się rozmazało. Jasiu, to są wakacje, co? Drineczki. Proszę bardzo, rureczki dla Was. Pan tutaj przygotowuje drinki dla dzieci bez alkoholu. Ten jest dla Ciebie, drugi będzie dla lipci. To już nasze trzeci dzień wakacji. Codziennie mamy piękną pogodę. Chociaż zapowiadali codziennie burzę, kiedy wyjeżdżaliśmy i byłam trochę poddenerwowana, że będziemy siedzieć w pokoju. Więc pogoda jest rewelacyjna, jedzonko również. Jedyny minus jak na razie to może niezbyt piękne plaże. Dobrze Jasiu, niezbyt piękne plaże, piasek jest dosyć taki ciemny, brudnawy jak nasz budowlany. Byłam tak sceptycznie, a wręcz może negatywnie nastawiona, ponieważ kiedyś jeszcze w liceum byłam na wycieczce, na wakacjach w Tunezji i po prostu tam nachalność mieszkańców, przede wszystkim mężczyzn, była bardzo obrzydliwa, szczerze mówiąc. No i przez długo, długo nawet nie myślałam o powrocie do tego typu kraju, a tutaj naprawdę jest rewelacja, chociaż szczerze Wam powiem, że nie wychodzimy poza obiekt, bo nie mamy takiej potrzeby. Dzisiaj znajomi idą na targ i też się zastanawiam, czy pójść, czy nie. Więc może pojadę, zerknę i zobaczę, czy coś warto kupić. Oczywiście pewnie coś się nagra. Tutaj w tle widzicie nasz hotel. Dokładnie my mieszkamy tutaj po tej części, gdzie są baseny. Do plaży mamy bliziutko, to jest w sumie tak, że kończą się baseny i od razu są wyjścia na plażę, prysznice. Plus za to, że nie musimy za te leżaki dodatkowo płacić, a to też bardzo często się zdarza, że takie opłaty trzeba uiszczać. Przy dzieciach, no to wiecie jak to wygląda, idzie się na chwilę nad morze, wraca się do pokoju, idzie się na basen, po prostu się krąży, no i takie płacenie co chwilę nie wychodzi zbyt korzystnie, więc naprawdę to jest mega plus, a niewiele hoteli tak ma. A jeżeli chodzi o sam hotel, no to nie jest on jednak najnowszy. W środku nie jest jakoś mega luksusowo, ale jest wystarczająco i tak nie siedzimy zbyt wiele w pokojach, tylko tyle, że przyjdziemy się przebrać i wieczorem wykąpać i przespać. Więc najważniejsze było to, co jest tutaj dookoła. A tutaj po drugiej stronie, to też należy do naszego hotelu, są takie ala loże. No i tutaj już, żeby wynająć sobie taką miejscówkę, trzeba zapłacić. Nie powiem Wam ile. Tam są w środku stoliki i taka kanapa dookoła, więc fajnie na jakąś dłuższą posiadówkę do znajomych. Namawiam Grześka, żeby się tym przelecieć. Grzesiek nie chce. Namawiam je na wynajęcie skutera wodnego, więc myślę, że szybciej chyba ten skuter będzie wchodził w grę. Mariusz, vloga zaczęłam nagrywać. Dlaczego wszyscy mężczyźni mają takie same koszulki? Sponsor dzisiejszego shoppingu dla kobiet jest
Tak? O, to ja poszaleję, no, słuchajcie. Quad Vegas sponsoruje. Na każdą, ale to podobno można wszystko kupić. Dla moich obserwujących, co kupujemy? Coś kupmy z Turcji, rozdamy coś. Wszystko Turka jakiegoś, nie, hałwę, że się mówi. Dobra, no to będzie hałwa. Będziemy mieć atrakcję, jedziemy autobusem na targ. Worek trochę jak na śmieci, ale w środku coś pysznego. To akurat ja tego nie wybierałem, a nie? Na prezenty ja będzie, ale ciekawy. Apetycznie wygląda. A w środku jeszcze mamy czteropak hałwy chyba. Hałwa, no. Dobra, to idziemy teraz na. My jesteśmy już po zakupach. Grzesiek poszedł po resztę ekipy, bo trochę ciężko chyba wszystkim było zakończyć shopping. My najbardziej z myślą o dzieciach, bo zostały z babcią w hotelu i trochę nas pali powrót. Pokażę wam, co kupiliśmy. Nie były to jakieś ogromne zakupy. Obok mnie siedzi pan, który pali papierosa i powiem, tak się odzwyczaiłam od tego. U nas raczej w większości miejscach jest zakaz palenia. W sumie mi to jest osobiście na rękę, że jest zakaz. Wracamy po zakupach i teraz obmyślamy, gdzie iść, gdzie szukać babci i dzieci. Najpierw pokój, a później Grzesiek. Nie wiem, babcia telefonów nie odbiera, bo mówi, że drogo. Że drogo, więc od nas pewnie nie odbierze. Zasięg Wi-Fi słaby, jak się rozłączy, to przez długo, długo nie ma. Grzesiek, więc po prostu, jak sam mówisz, babcia dwójkę wychowała, a my idziemy na showtime. Tak, teraz showtime, no. Wózek na wakacjach, mega ważna sprawa. Liwcia raczej w domu, to tam w ogóle nigdy nie śpi w wózku. Wolę, kiedy ona śpi w łóżeczku, wtedy ja coś mogę zrobić w domu, a nie siedzieć na dworze i czuwać, ale tutaj szybciej się męczę. No i przysypia sobie w wózku godzinkę z haczykiem, więc dzięki temu później bez problemu wytrzymuje nam do samej nocy. Liwcia się obudziła i pierwszy raz w życiu widzi wielbłąda. My tutaj z Grześkiem wieczorami przychodzimy na showtime, a dzieci są tutaj po raz pierwszy. Powiem wam, że jestem zaskoczona jakby jakością wykonania tych występów, bo to nie są takie występy, nie wiem, laików, tylko naprawdę wydaje mi się, że mega profesjonalne. Jak jestem na tych występach, to mam wrażenie, że to jest taki finał, półfinał Mam Talent, więc jest co oglądać i podziwiać. Jaką małpkę tu znalazłam w Turcji? Zabieram ją do Polski! Zabieram was samolotem! Ostrożnie, małpki. Mała małpka też zejdzie sama? Niam, 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 niam. Co tam jesz? Co tam jadłaś? Liście? Czy banana? Nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale jedzonko jest tutaj przepyszne. Właśnie jedziemy na kolację i w sumie zawsze się tak obżeramy, że nic nie nagrywam na jedzonku. A ty co tak się cieszysz? Liwi też smakuje. To już nasze ostatnie chwile na wakacjach, jesteśmy spakowani, nasze torby są już wyniesione do innego pomieszczenia, do innego pokoju, zbieramy sobie z Jasiem muszelki, no i trochę szkoda wyjeżdżać. Tak, to będzie nasza pamiątka z wakacji. Naprawdę, wczoraj była burza, w końcu była burza, tak codziennie zapowiadali i mnóstwo muszli jest wyrzuconych na brzeg. Jasiu, ja nie wiem, czy nam się cokolwiek zmieści. Gdzie my to damy, co?
Ale ładna. Proszę, masz jeszcze te. Wow, mamy pół wiadra. Jak to nie? Grzesiu, ty musisz załatwić. Zrobimy ci zaraz takie korale z muszli. To majtek może. Może być, prawda? Czego nie widzisz? Lodów nie widzisz? A? I czego jeszcze nie widzisz? Placu zabaw. Placu zabaw. A? Basenu. Bo wiesz, gdzie my jedziemy? Nie. Mówiłam ci. Nie. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Do dziadka Józia i babci Tereski. Nie. Cieszysz się? Damy im prezent? Nie. Nie? Sami zjemy? Nie. Nie jedziemy? Chcesz tu zostać dłużej? Krzysia. A, do dziadka Krzysia? No też pojedziemy. A dasz dla nich prezenty z Turcji? Czy sama zjesz? Sama zjesz? Zbliżamy się do tego. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Misia jest niezapięta. Zapięta? O, przepraszam. O, ślicznie. Sama się zapięła. Nie wiedzieliśmy, że nasza córka tak ogarnia tablet. Tak, jaka dumna z siebie. Moi drodzy internauci, proszę się nie czepiać mojej opalenizny. Wiem, że nie wróciłam czekoladowa z Turcji, ale no słuchajcie, ja po prostu taką mam karnację, ale też nie chciałam na siłę się spalać, żeby wiecie, jak najwięcej tego słońca złapać, bo czym by to się skończyło? Poparzeniem skóry i tyle. Smarowałam siebie, dzieci, Grześka kremem 50 i każdy się opalił na tyle, ile to było w zdrowy sposób możliwe, więc dla mnie zdrówko jest najważniejsze. Zazdroszczę, szczerze zazdroszczę tym osobom, które wyjdą na 5 minut na słońce i już mają jakikolwiek kolor. No ja niestety tak nie mam. Za mną trochę bałagan, bo cały czas działam z praniem, pełne suszarki, tutaj jedna na schodach, druga i jeszcze co nieco wisi na balkonie. Trochę bałagan na stole, bo w międzyczasie ogarniamy różne dokumenty, więc taki po prostu miszmasz, jak to po powrocie. Jak tylko wróciliśmy, Jasiu mnie woła: mamo, mamo, zobacz! Jaskółki dobudowały sobie drugie gniazdo. Widać? Widać. No i teraz to jest podwójna rodzinka, więc Janek się cieszy. Ja oczywiście nic z nimi nie zrobię, bo... No bo bym się bała, bo mi jest ich szkoda. I jak co roku narzekam na te jaskółki. Narzekam na jaskółki i sobie zawsze mówię, że jak przyjdzie jesień, to zrobię porządek z ich gniazdami. I tak w kółko, i tak w kółko, ale dzieci mają mega atrakcje, zaglądają, jak one tam karmią się, przylatują, odlatują, więc tak to już jest u nas. Na podwórku dzisiaj sporo się dzieje, tam tato ze stryjkiem odpalili zamiatarkę, jutro jest Boże Ciało i będzie tutaj u nas tworzony ołtarz, więc porządki. Porządki i zaraz wyjazd po brzuski. Od kiedy wróciliśmy, wszystko mi się myli, w ogóle mi się pomyliło, że wracamy w niedzielę, wróciliśmy w poniedziałek i ten tydzień mam taki rozwalony, że nie mogę się ogarnąć, no ale właśnie jutro jest Boże Ciało, więc przygotowania trwają. Ja w domu rodzinnym mieszkałam dość daleko od kościoła i nigdy u nas nie szykowało się ołtarza, a tutaj właśnie fajnie, taka inna tradycja, zbierają się najbliżsi sąsiedzi i tutaj w sumie w kilka domów jest ten ołtarz szykowany. Zaraz jedziemy po brzuski, więc co nieco wam pokażę. A wracając do jedzenia w Turcji, to słuchajcie, 2 kg na plusie i wcale nie żartuję. Nie wiem, jak ja to zgubię, ale po prostu za bardzo mi tam wszystko smakowało. Spotkanie z kuzynką po tygodniu. Tydzień czasu się nie widzieli i tacy stęsknieni, ale oni za Polą to aż piszczą.
jak Boże ciało, to muszą być brzuski. Przyjechaliśmy teraz do lasu właśnie. Nie wiem, czy wiecie, ale Grzesiek oprócz tego, że ma pole, to też ma trochę łąk, ale również parę hektarów lasu. No i właśnie będziemy wycinać kilka brzuzek. Tak mi się kojarzy, że zawsze brzuski na każdym ołtarzu były. Tak było u mnie w rodzinnej miejscowości. Tutaj widzę, że inne ołtarze też tak są szykowane, więc dajcie znać, jak to wygląda u Was. Stryjek tam ostro tnie, a ja jak zawsze idealnie ubrana w te pokrzywy, jak znalazł. Stryjek, który rok ołtarz robisz? Ołtarz? O, ze 30. Ze 30? Libia, widzisz, jakie drzewka tam leżą? Brzuski. A u nas atrakcja największa, ulubiona dzieci, wyjście po jaja. Wszyscy lubią, co Pola? Libia, a ty się nie boisz kurek? Nie. Nie? Będziesz zbierała jajka? Prosto spod palmy do kurnika. Takie mamy życie. Ale tak to wygląda. Jajka każdy chce jeść. Jedno jajo? Czy więcej? Więcej? No to czekam. Czekam na te jajka. Wow, pokaż je tu, synku. Ślicznie. O, Pola, ile masz? Dużo. A gdzie moja Liwcia? Liwciu? Liwciu, moja Liwciu, chodź. Zbierałaś? Pięknie. Ale tam dalej idź, Jasiu, trochę. O, kurki teraz jeść muszą dostać w nagrodę za te pyszne jajka. Jasiu, nie wysypie wszystkiego. Dobra, Jasiu, daj jej trochę. Ale jajek. Siu, procesja poszła do przodu. Dawaj, chodź, zobaczymy efekty naszej pracy. To jest naszych rodziców i naszych sąsiadów. Bo co? Tłumacz się. Ja tutaj za wiele nie zrobiłam, bo dopiero bardzo późno zaczęły się prace takie, że faktycznie już coś robili. Musiałam pójść usypiać dzieci, bo to już było grubo po 20. A rano to my o 9 stajemy, a wszyscy już od 7 tutaj walczyli. Proszę bardzo.